Panie ministrze, rozmawialiśmy mniej więcej półtora miesiąca temu o pracach nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i to, jak to będzie wpływało na te duże inwestycje wielkoskalową fotowoltaikę. Branża boi się tej ustawy, boi się, że wstrzymany zostanie rozwój tych wielkich inwestycji. Jak spożytkowaliście te ostatnie półtora miesiąca? Co branża się w trakcie dowiedziała? Półtora miesiąca temu, jak rozmawialiśmy, to byliśmy już po konsultacjach społecznych. Wpłynęło bardzo, bardzo dużo wniosków, uwag. I my te wnioski skrupulatnie rozpatrywaliśmy, również te dotyczące branży OZE. Natomiast tutaj większych zmian nie ma. Cały czas chcemy, żeby branża OZE się rozwijała i temu też ma służyć nasza ustawa, bo nasza ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie powodowała, że plany miejscowe gmina będzie mogła zrobić nie tak jak teraz w ciągu wielu lat, a w ciągu miesięcy, 8 miesięcy, poniżej roku na pewno jest to możliwe, żeby stworzyć plan miejscowy, czy dla całej gminy, czy jakiś konkretny dla jakiegoś konkretnego miejsca. I to jest rozwiązanie dla farm fotowoltaicznych bardzo dobre, dlatego że z jednej strony czas przyjmowania planu miejscowego jest porównywalny z tym, co teraz mogą mieć przy WZ-kach tak zwanych. Natomiast WZ-ka nie jest tak pewnym instrumentem, tak pewnym w obrocie prawnym, jak plan miejscowy. Plan miejscowy jest prawem miejscowym, on obowiązuje wszystkich od momentu uchwalenia i nie toczy się tutaj taka procedura jak przy decyzji administracyjnej. Od WZ-ki może być odwołanie, może się toczyć naprawdę bardzo długo postępowanie. Ale też wielka pozytywna informacja jest taka, że plan miejscowy jest po konsultacjach społecznych, za podniesieniem ręki radnych w danej gminie, a więc za zgodą społeczną. I to jest bardzo ważne w kontekście tego, żebyśmy nie wywoływali napięć społecznych. Polskie społeczeństwo popiera rozwój fotowoltaiki, popiera rozwój OZE i szanujmy to, bo jeżeli będziemy to w zgodzie ze społeczeństwem rozwijali branżę OZE, to utrzymamy cały czas to poparcie. Kością niezgody, jeżeli chodzi o procedowane zmiany, była kwestia wielkości tej farmy. Branża postuluje, by jednak te, nazwijmy to, trudniejsze przepisy czy nowe przepisy nie obowiązywały tych mniejszych instalacji, by to zależało po prostu, żeby to obowiązywało te większe instalacje. No i to też jest jakby oś sporu między Ministerstwem Rolnictwa, które chce ochrony gruntów rolnych, a Ministerstwem Klimatu, które chce jednak rozwoju dla tej branży. Czy ta zmiana, jeżeli chodzi o moc tej farmy, czy to jest możliwe? Jeśli chodzi o moc farmy fotowoltaicznej, no to tutaj przepisy te środowiskowe są rozstrzygające. W pewnych sytuacjach inwestycja oddziałuje na środowisko według przepisów prawa, znacząco oddziałuje i wtedy są potrzebne decyzje środowiskowe, a mniejsze instalacje tego nie wymagają. I tutaj nasza ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zmienia tej sytuacji. To zależy od przepisów środowiskowych, a nawet to nie są nasze lokalne, tylko można powiedzieć, wynikają z unijnych dyrektyw. Natomiast co jest ważne, że przy tych, no, przy małych, przy malutkich instalacjach, nie wiem, na dachu domu czy kilkaset metrów kwadratowych taka farma, ona faktycznie nie jest żadną uciążliwością dla sąsiadów. Natomiast jeśli mówimy o instalacjach, które no, ze względów energetycznych można powiedzieć, że nie są zbyt duże, są małe, jeżeli instalacja ma powiedzmy 20 hektarów obejmuje, albo 10, albo nawet 5 hektarów, jeśli obejmuje, to ze względów pod względem energetycznym to nie jest wcale duża elektrownia. Natomiast jeśli chodzi o społeczeństwo, ono już może odczuć to, jeśli byśmy w oparciu o WZ-kę chcieli budować taką elektrownię, to społeczeństwo może się czuć troszeczkę niedowartościowane, obrażone, jeśli nie będzie tam konsultacji publicznych. Naprawdę te konsultacje publiczne nikomu nie zaszkodzą, a można wypracować najlepsze rozwiązanie. Ostatnio jak rozmawialiśmy, pan zgodził się z tą tezą, którą też postuluje, o której mówi Ministerstwo Rozwoju, że też istotą jest
jednak szersza ochrona tych gruntów rolnych, tych lepszych gruntów rolnych, jako takie, no nie chcę mówić górnolotnie, ale może tak to powinno wybrzmieć, jednak jako to dobro narodowe, by później nie płakać po sprawie. Jak Ministerstwo Rozwoju ocenia proces odralniania gruntów w Polsce? Czy to jest proces, który troszeczkę zbyt szybko się odbywa i zbyt szeroko? To myślę, że pytanie trzeba by było zadać ministrowi rolnictwa, bo my z punktu widzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego patrzymy na to w taki sposób, żeby ułatwić procedury inwestorom, żeby jak najszybciej trwały te procesy odralniania. Jeśli dany grunt jest już przeznaczony w miejscowym planie na budowlany, na mieszkaniowy lub wiadomo, że powinien być przeznaczony, bo jego usytuowanie, dostępność komunikacyjna, infrastrukturalna jest taka, że powinien być zabudowany, no to tam po prostu trzeba usprawnić jak najbardziej te procedury, żeby to się nie ciągnęło przez długie miesiące, tylko żeby to w ciągu kilku tygodni takie sprawy można było załatwić. Takie rozmowy prowadziły. To na koniec chciałem Pana zapytać o tę kosmiczną technologię i współpracę z Polską Agencją Kosmiczną. Jak to wygląda z harmonogramem? Generalnie macie widzieć więcej, by planować lepiej. No, na pewno zdjęcia satelitarne pomagają w planowaniu. Już teraz widzimy, korzystamy na co dzień ze zdjęć satelitarnych, czy w mapach Google, czy ci, którzy korzystają z geoportalu, na którym udostępniamy dane geodezyjne. Tam są cały czas zdjęcia satelitarne i to jest przeszłość, współpraca z Agencją Kosmiczną, współpraca właśnie, pozyskiwanie w ten sposób danych. Te dane nie zawsze są najlepszej jakości, bo żeby mieć dobre dane, to musi być dobre warunki pogodowe. Jeśli jest jakaś chmura, no to już te zdjęcia nie są dobrej jakości, więc tutaj są oczywiście pewne problemy w korzystaniu z tej technologii. Ona nie jest taka dostępna na wyciągnięcie ręki w każdym momencie, ale już teraz planowanie przestrzenne, już teraz rolnictwo, KOWR korzystają ze zdjęć satelitarnych i to na pewno tak będzie dalej.